Kochani, czekając na samolot, przypomniała mi się taka historia. Mój dobry znajomy, mój uczeń, któregoś dnia wystartował do mnie z genialnym stwierdzeniem. Powiedział: Andrzej, wiesz co, doszedłem do wniosku, że naprawdę potrzeba niewiele, potrzeba bardzo mało, żeby wyjść ze złego stanu. Jak mam zły humor, to mi potrzeba naprawdę niewiele, żebym z tego złego humoru wyszedł. Jak mam taki podły humor lub taki depresyjny humor, to naprawdę potrzeba bardzo niewiele, żeby z niego wyjść. Wystarczy, żebym sobie uświadomił, w jakim jestem stanie. Żebym wyszedł z siebie i stanął obok i popatrzył na siebie. Żebym wszedł w rolę obserwatora, a nie siedział w tym stanie, w którym właśnie jestem, w którym wpadłem, w którym wlazłem, w którym się znalazłem. I dlatego pierwsza rzecz, wyjść z tego stanu. Żeby z niego wyjść, to wystarczy popatrzeć na siebie okiem obserwatora. Jak się tak na siebie popatrzę okiem obserwatora, to widzę, że to wszystko zależy ode mnie. I wtedy, jak już popatrzę na siebie okiem obserwatora, zobaczę, że to ja sam w tym tkwię, to ja mogę z tego wyjść świadomie. Mogę się wziąć za coś takiego, co mi zmienia humor. Czyli mogę włączyć sobie jakiś fajny utwór muzyczny, który mnie nakręca, który powoduje, że ta moja deprecha maleje, topnieje, paruje. No, mogę też zrobić wiele innych rzeczy. Na przykład wyciągnąć zdjęcia z wakacji, kiedy byłem tam nad takim ciepłym morzem, kiedy było takie ciepłe słońce, kiedy były te dziewczyny, były takie ciepłe i serdeczne. Tak sobie przypomnieć tamte momenty i od razu wychodzę z tego stanu. Są też inne możliwości, żeby wyjść z tego stanu. No. I dlatego, wiesz co, zauważyłem, Setpan, że ty masz rację. Tak mi powiedział, Setpan, ty masz rację. Naprawdę wystarczy, naprawdę niewiele, żeby zmienić swój stan ze złego, z podłego, z depresyjnego na dobry. I powiem wam, kochani, że facet ma rację. Wystarczy bardzo niewiele, ale pod jednym warunkiem. Że jest się facetem. Kobiet to zupełnie nie działa.